Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, czyli duet Kultura do Kwadratu. Witamy bardzo gorąco i serdecznie na 19. Festiwalu Filmów Spotkań Niezwykłych w Sandomierzu. To finalny, obfitujący w liczne wydarzenia weekend tego festiwalu, a my mamy przyjemność porozmawiać z fascynującymi, niezwykłymi gośćmi i gościniami dzięki mecenasowi tego wydarzenia, czyli bankowi BNP Paribas. Naszą gościnią jest reżyserka filmowa, jako się rzekło, Dorota Kędzierzawska. Raz jeszcze dzień dobry. No i cóż, autorka takich filmów jak Nagradzane, i to staje się nie jeden raz, Diabły, Diabły, Wrony, Jestem, Jutro będzie lepiej. Pamiętamy film ze wspaniałą aktorką Danutą Szaflarską, Pora umierać, i dokument o niej, który również pani zrobiła. Inny świat. Inny świat, właśnie. Aż po zaskakujący, powiedziałabym, dla mnie przynajmniej film taki bardziej gatunkowy sprzed kilku lat, Żurzel. Zazwyczaj w duecie też ze wspaniałym operatorem, Arturem Reinhardem, którego takie wyrafinowane, powiedziałabym wręcz, zdjęcia też wielokrotnie nagradzane, między innymi na Kamer Image. Pani Doroto, nie jest to pani pierwsza wizyta w Kazimierzu na tym festiwalu w 2017 roku. Sandomierzu. Przepraszam, Sandomierzu. Odebrała pani nagrodę, koronę sandomierską, a teraz przyjechała się pani spotkać ze młodymi widzami, którzy zobaczyli pani krótkometrażowy film z 1981 roku, jeden chyba z nielicznych w pani dorobku filmów dokumentalnych, Agnieszka. Chciałbym zapytać a propos Sandomierza, co panią tu przyciąga, co szczególnego ma to miasto, nieduże, gdzieś na uboczu, urokliwe, i ten kameralny festiwal, na którym się znajdujemy, co on ma pani do zaoferowania? No, on jest po prostu niezwykły. Naprawdę jest niezwykły klimat, niesamowity. Ja myślę, że ja wolę takie kameralne miejsca, gdzie jest szansa spotkać się z prawdziwymi widzami, z prawdziwymi ludźmi, gdzie troszkę wolniej życie płynie i w związku z tym można się zatrzymać troszkę nad tym i porozmawiać nad tym, co robimy, o czym robimy, co robimy w ogóle na tym świecie. To naprawdę jest takie niebywałe miejsce, tym bardziej, że pani Katarzyna Kubacka-Seweryn zaprasza tutaj bardzo różnych gości z bardzo różnych dziedzin. Nie tylko film, prawda? Nie tylko film. Także naprawdę tutaj się można dowiedzieć i spotkać się z niezwykłymi ludźmi. Takie tak zwane sieciowanie. Można kogoś poznać, wymienić się doświadczeniami, być może to jakoś zaprocentuje w przyszłości. A ja się zastanawiam jeszcze nad tym, czy właśnie w takich okolicznościach inaczej reaguje publiczność na kino, zwłaszcza na takie kino autorskie, no, wymagające w jakiś sposób, prawda? Takiego namysłu, wejrzenia też w siebie. Czy to w takiej scenerii i w takiej konstrukcji tego festiwalu jakoś inaczej wygląda niż na tych dużych wydarzeniach? Czy w miastach, gdzie jest dużo tych filmów? Ta publiczność naprawdę jest inna? Znaczy, ta publiczność naprawdę jest inna. Ja też mam doświadczenia z Polski Światłoczułej, takiego projektu, z którym jeździmy po Polsce do bardzo małych miejscowości, gdzie nie ma kina i gdzie ten dostęp jest utrudniony. Tu w Sandomierzu też są widzowie, którzy albo przychodzą, bo kino kochają i są bardzo zainteresowani tym, co robimy i co słychać w kinie i polskim, i nie tylko, ale też ludzie, którzy tego kina nie znają i się stykają się jakby, no nie chcę powiedzieć po raz pierwszy, ale jakoś dzięki temu, że festiwal istnieje i tu jest już od lat, to są ciekawi tego, co można zobaczyć w kinie. I to są takie bardzo szczere rozmowy, bardzo inne, bardzo właśnie takiego widza, który jest jakby, no nie chcę użyć brzydkiego słowa, wyszkolony, ale nie przyzwyczajony do właśnie rozmów, do kontaktu z twórcą, tylko po prostu jest bardzo szczery, bardzo wprost zadaje pytania. I człowiek z człowiekiem bardziej. Człowiek z człowiekiem, tak, że to jest takie miejsce spotkań. I to jest nam, no, poczuliśmy też w czasie pandemii, to jak bardzo spotkanie z drugim człowiekiem jest nam potrzebne.
i ta rozmowa, i to, że w kinie po projekcji gromadzą się ludzie i rzeczywiście można pogadać, po prostu pogadać, porozmawiać, przyjrzeć się drugiemu człowiekowi, czy tutaj na spotkaniach, panelach dyskusyjnych. Też można się po prostu przyjrzeć, wymienić się zdaniem z człowiekiem, który siedzi obok. To jest niesłychanie ważne. Myślę, że właśnie tym bardziej po tym pandemicznym, okropnym okresie, gdzie naprawdę już byliśmy wszyscy spragnieni drugiego człowieka. Stęsknieni wręcz. Stęsknieni, tak. Zresztą sama idea i tytuł tego festiwalu, czyli filmy spotkania niezwykłe, czyli to odnajdywanie w zwykłych sytuacjach, w zdarzeniach, w osobach tej niezwykłej siły i niezwykłej determinacji, bardzo koreluje z pani twórczością. Przy okazji tamtej nagrody, o której wspomnieliśmy, czyli tej sandomierskiej korony, powiedziała pani, że robi pani filmy o zwykłych ludziach. Niezwykli są w tym, co robią w swojej życiowej postawie, no bo podejmują ci zwykli ludzie niezwykłe decyzje, znajdują właśnie w sobie siłę, determinację, o którą byśmy ich nie posądzali. Pani Doroto, czy my wszyscy mamy w sobie taką siłę do podejmowania niezwykłych decyzji? Ja myślę, że mamy, tylko o tym zapominamy troszeczkę. To znaczy, zaczynamy żyjąc, dorastając, przyjmujemy czasem postawy innych ludzi, czasem się jakoś tam w nurt, który jest, prawda, płynie, włączamy. I zapominamy o tym, że naprawdę w każdym z nas jest taka ogromna siła i dlatego myślę, że tak długo zatrzymywałam się na dzieciach i przyglądałam się dzieciom, bo dzieci po prostu tego jeszcze nie zgubiły, mają w sobie tą taką jakby walkę o siebie i to takie bronienie siebie i zadziorność wobec świata, którą, jak mówię, z wiekiem wydaje mi się, że tracimy, a wielka szkoda. Tak, no bo one to, tak sądzę, czynią w dużym stopniu spontanicznie, prawda? One nie kalkulują, one po prostu chcą przetrwać, chcą dojść do jakiegoś bezpiecznego punktu czy miejsca. No działają bardzo instynktownie. Tak. Jak się buntują, to się buntują. Jak płaczą, to płaczą, jak krzyczą, to krzyczą. Czyli jak powiedziała kiedyś moja znajoma o jednym z dzieci, że o dziewczynce pewnej, ona całą sobą jest sobą. I potem sobie pomyślałam, że każdy z nas naprawdę mógłby być dumny, gdyby mógł tak powiedzieć o sobie, prawda? Tak. Dlatego też myślę, że moja ogromna fascynacja panią Danutą Szaflarską. Bo ona była tym dzieckiem do końca. Bo była tym dzieckiem do końca, tak. Bo rzeczywiście przy niej mało kto czuł się jakby młodszy. Właściwie od czasu do czasu niektórzy dużo młodsi czuli się starsi, też przeze mnie i postrzegań. Nie zależy od wieku, tak. To jest ta ciekawość życia, ciekawość ludzi, ciekawość świata, takie zachłystywanie się bez przerwy tym, co przynosi nam każdy dzień i każda chwila i takie naprawdę korzystanie z życia. Ale czy właśnie taka była pani Danuta do końca? Tak, taka była pani Danuta do końca i mimo to, że o czym się dowiedziałam tak naprawdę dopiero w trakcie zdjęć do innego świata, czyli tego dokumentu długiego, gdzie przeprowadziliśmy, nie wiem, z 50 godzin rozmów albo i trochę więcej, dopiero zrozumiałam, jak trudne, naprawdę trudne życie miała i jak w tragicznych sytuacjach się znajdowała i skąd ten optymizm, ten uśmiech, ta radość, ten błysk w oku do końca. Zazdroszczę. Ja też miałem niedawno okazję poniekąd zobaczyć film dokumentalny o pani Barbarze Kraftównie i też właśnie tak się zastanawiałem, bo pani Barbara również podobnie jak pani Danuta gdzieś cały czas emanowała tym
optymizmem, tą radością życia i tą ciekawością świata, tak, o której taką pani mówi. Ja bym tak, tak, tak. Też jakby tak, postawą, prawda? Tak, tym tak, przymrużonym. I zastanawiam się właśnie, czy pomimo tych doświadczeń życiowych ciężkich, w których uczestniczyły obydwie panie, jak udało im się zachować właśnie ten optymizm, tą dziecięcą figlarność i tą chęć świata? No, Danutka mówiła, że trzeba kochać życie po prostu. Niby takie proste, tak, prawda? Niby takie proste, tak, tak. Bardzo mi jak brakuje pani Danuty. Ja muszę powiedzieć, że mnie też jej brakuje i myślę, że tobie, Maćku, też. Myśmy ją widzieli co najmniej parę razy na scenie. Tak, ja miałem okazję właśnie uczestniczyć w spektaklu, w którym pani Danuta 2 godziny na scenie, bo to jest dosyć mocny był spektakl, Między nami dobrze jest na podstawie dramatu Doroty Masłowskiej i absolutnie cały czas na scenie bez taryfy ulgowej. Tak, już, prawda, tak, wtedy, tak, czy nawet tak, już 100 lat. Tak, tak. I ona cały czas na tej scenie była. Tak. I to była taka charyzma i taka siła. Tak. To dokładnie, miała 100 lat, tak było. Obchodziliśmy, no tak mi się wydawało, tak. Po spektaklu obchodziliśmy urodziny setne w TR. Ja nie mogłam uwierzyć w to. A właśnie może powinniśmy wierzyć, że tak, tacy jesteśmy i jest nadzieja też trochę dla nas. Ja też myślę, że to jest to, że kochała tak bardzo scenę, granie, film, to co robiła. I że to też dawało siłę, że jest potrzebna, że może jeszcze pracować. Danutka nigdy w życiu nie mówiła o emeryturze i o tym, żeby coś chciała właśnie przejść na emeryturę. Natomiast niesamowicie ucieszyła się, kiedy w wieku 95 lat, myślę, że to chyba jest Mistrzostwo Świata, Grzegorz Jarzyna zaproponował jej etat w TR-ze. Tak, no nie powinniśmy się śmiać, no tak. Tak, wszystko to, przed nami. Tak, bo to i naprawdę była tak uskrzydlona i szczęśliwa i sama mówiła, że też kontakt z młodymi ludźmi też daje jej bardzo wiele siły. Odwrotnie niż taki stereotyp myślenia o starszym człowieku, który narzeka na młodych i mówi, że ach, za moich czasów, w mojej młodości to było i myśmy byli i w ogóle. Ta Nutka wręcz przeciwnie, po prostu wszystkich młodych ludzi uwielbiała i myślę, że też czerpała z nich taką Tą siłę prawdopodobnie, ale to też jest coś takiego, co i pani powiedziała i nam w trakcie jednej z rozmów opowiedziała reporterka Magdalena Grzebałkowska, że ludzie, którzy kochają to, co robią, którzy żyją pasją, nie starzeją się. Tak, 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 tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak to jest. A wczoraj to pani miała szansę spotkać się z młodymi odbiorcami, właśnie widzami, przy okazji pokazu filmu Agnieszka, o którym tutaj wspominaliśmy. I tak myślę, że tak, ten festiwal właśnie opiera się również na tym bezpośrednim kontakcie bliskim z twórcami z różnych dziedzin. A ja się tak zastanawiam, dlaczego właśnie ten film na to spotkanie z tymi młodymi? Ten film... To też jest portret dziecka, tak, prawda? Dokumentalny. To jest mój pierwszy film. W ogóle pierwszy? W ogóle pierwszy w życiu, tak. Który zrobiłam na pierwszym roku szkoły filmowej w Łodzi. I mam takie zadanie, żeby namówić 20 młodych ludzi do zrobienia króciutkiego filmiku dokumentalnego tutaj, teraz, w trakcie trwania festiwalu. A no ponieważ to jest mój dokument dosyć prosty, więc chciałam im to pokazać i namówić też do opowiedzenia naprawdę bardzo prostej historii. Zobaczymy jutro będą przynosić materiały i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pani Doroto, a jak ten film pani się oglądało po tylu latach? Jak ten film rezonuje teraz? Nie oglądałam, ale ja do Agnieszki akurat wracam bardzo często, znaczy z takim niezwykłym sentymentem, naprawdę. Myśmy mieli bardzo mało taśmy, bardzo trudne jakby warunki, bo 2 dni zdjęciowe chyba tylko. Agnieszka trwa 5 minut, miałam chyba na 7,5 minuty materiału. 35, bo wtedy się robiło na 35, także każde naciśnięcie na spust kamery to było drżenie serca.
ale przy tym była taka dzika frajda z tego i oczywiście kamerę braliśmy pod pachę, dziewuszkę też, wszystko się tam odbywało, właściwie na jednym podwórku, ale na parę ujęć szliśmy gdzieś obok i nie wiem, trzy osoby były na planie, ale no mam nadzieję, że taki klimat tamtego czasu i tego, kim było to dziecko wtedy, został jakby zarejestrowany na zawsze. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, tak. Tam są takie zabawy, to jest też klimat, no poza taką jakby to powiedzieć, taką socjalną tak. sytuacją też tego kontekstu, w którym jest ta dziewczynka, tak. która nie wychowuje się w jakimś super zamożnym domu, powiedzmy to sobie, tak, w wielodzietnej rodzinie tak. i tak dalej, w kamienicy z ciemnym podwórkiem, studnią. To tam jest jednak to analogowe dzieciństwo, tak. którego już tak. no myśmy zaznali z Maćkiem, ale już tak, po nas to tak, następni coraz tak, mniej. Tak. Moje dzieci już nie za tak, bardzo. Tak. I są marzenia, prawdziwe marzenia, bo no to, co mnie jakby w ogóle zatrzymało przy tej dziewuszce, bo robiłam tam reportaż fotograficzny, jak zdawałam do szkoły, i się bardzo zaprzyjaźniłam z nią i z jej rodzeństwem. To łódzkie podwórko. To łódzkie podwórko, tak, bardzo niedaleko szkoły. Centrum Łodzi i okazało się, że Agnieszka nigdy w życiu nie była w kinie, nigdy w życiu nie była w teatrze. Marzy o tym, żeby być nad morzem. Nie była, nie widziała lasu. I że jakby to wszystko, te marzenia są w niej. Jak są marzenia, to jest tak, po tak. co żyć dalej, prawda? Tak, my tak. mamy, czasami tak się wydaje, że mamy już wszystko, w sensie takich zaspokojonych tych potrzeb. I nagle wtedy pytamy siebie, gdzie jest ten sens. Tak, ale ten środek jest najważniejszy. Pani Doroto, czy to spotkanie właśnie z bohaterką filmu Agnieszka było takim spotkaniem formacyjnym? Ze względu na to, że... Dla Pani, kiedy Pani robiła ten film. Gdyż, taki można powiedzieć, patrząc na Pani twórczość, to tak jakby wyznacznik kierunku, bo zajmuje się Pani w swojej twórczości dziećmi wykluczonymi. Pani kino to jest takie bardzo głęboko humanistyczne, empatyczne kino. I jakby z tego, co Pani mówi, to właśnie to ta Agnieszka gdzieś poniekąd wyznaczyła... Cały szereg następnych bohaterów. Powiem tak, że to wszystko było bardzo intuicyjne w moim przypadku. I te wszystkie późniejsze opowieści o dzieciach też. Nigdy sobie nie zakładałam, że będę robić filmy o dzieciach tylko i wyłącznie. Ale że te tematy jakby się tak przyklejały do mnie i przychodziły. Tak. Natomiast Agnieszka była o tyle ważnym filmem, że ja byłam wtedy niezwykle... taką zgubioną w sobie osobą i nieśmiałą i wiedziałam też, że praca z dziećmi jest dla mnie dużo łatwiejsza, prostsza, bardzo się krępowałam rozmawiając z dorosłymi ludźmi. Będąc już w szkole filmowej na pierwszym Ciekawe, roku. Prawda? No właśnie, to zazwyczaj jest taki lekki paradoks, inaczej się prawda? Myśli tak. o reżyserach. Wiedziałam, że to jest takie moje pierwsze zmierzenie się, to znaczy gdyby ten film mi się nie udał, znaczy gdybym była sama z niego niezadowolona, to nie wiem, jakby się dalej te moje losy potoczyły. Było nieźle i egzamin, i jakby odbiór, i to, że ten film, no tak myślę, że się nie zestarzał do tej pory, jak mój wielki sentyment mam do niego. Ja tak sobie myślę właśnie, to co ty powiedziałeś, Maciek, o tym takim empatycznym rysie tego, tego kina, o towarzyszeniu tym różnym osobom, którym niekoniecznie jest łatwo w życiu. No, to są cierpiące, wykluczone. Ale mają te siły, znaczy znajdują sobie bardzo często te Są cytując Agnieszkę Osiecką na zakręcie ewidentnym, życiowym. No właśnie, ale to właśnie ten rys jakoś, który trwa w Pani twórczości przez te wszystkie lata i teraz tak patrząc na rzeczywistość, w której jesteśmy zanurzeni, która jest coraz bardziej jednak materialistyczna i taka no, skupiona raczej na szybkiej konsumpcji i szybkim sukcesie,
To tak się zastanawiam, czy jest jeszcze miejsce, czuje Pani na to kino? Może w takich miejscach, jak tutaj, no, właśnie, są te rozmowy, nie? Właśnie teraz, znaczy ja postanowiłam się nie dawać, nie poddawać i przyznam, że jest mi coraz trudniej w tym właśnie świecie dziwnym. Ale teraz siedzę nad montażem do filmu, czy montażem filmu Sny pełne dymu, gdzie zagrał główną rolę pan Krzysztof Globisz i drugą rolę Żaneta Łabucka. Portret dwojga osób zrobiony film w czasie pandemii zresztą, więc i wymyślony specjalnie dla pana Krzysztofa. I na pewno on nie będzie filmem blockbusterem, tak, takim, tak? Na pewno. W stylu amerykańskim, to wiem. Absolutnie w 200% mój film. I jakoś ja ciągle wierzę w ludzi, wierzę w widza. I tak mi się wydaje, że nawet jak mała garstka widzów ogląda film i na nich to robi wrażenie, to już wydaje jest się, jakieś moje zwycięstwo. Warto nawet dla jednej osoby przecież, która... której coś poruszy, tak? Po prostu. Pani Doroto, ale też takie pytanie, które tak logicznie się nasuwa, patrząc na bohaterów, bohaterki pani filmów, w których no, rzeczywiście w wielu z nich występują dzieci. Czy miała na to wpływ pani mama, która robiła filmy dla dzieci? Jadwiga Kędzierzawska, powiedzmy. Tak, filmy mama na pewno. W ogóle to, że jestem kim jestem, to na pewno zasługa mamy, bo ja się wychowałam na planie filmowym. Tak. Jedyna prośba mojej mamy to, żebym nie przeszkadzała. Ja byłam w stanie naprawdę przez cały dzień zdjęciowy stać gdzieś z boku i się gapić na to, co się działo przed kamerą, wokół kamery, bo to było dla mnie absolutnie magiczne i niezwykłe. I też no, podglądałam pracę z dziećmi. Ja myślę, że gdyby nie to, że widziałam, jak mama to robi i jak mama podchodzi do dzieci, jakich sposobów używa, żeby te dzieci otwierać i żeby przed kamerą były prawdziwe, to na pewno byłabym w ogóle kim innym i robiłabym może inne filmy, a w ogóle może robiłabym co innego. Ale mówi się o tym, że to jest w ogóle bardzo trudne, prawda, ta praca z dziećmi. Taki jest przynajmniej pogląd, że nie pracuj, że nie gorzej, to z dziećmi i ze zwierzętami, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to też widzimy oglądając te filmy, w których występują aktorzy dziecięcy. Wszystko jedno, czy to są filmy dla dzieci, czy po prostu dla dorosłych, takie kino dorosłe, w którym dzieci grają. Nie jest wcale łatwo zobaczyć dzieci, które są autentyczne, są sobą w jakiś sposób, chociaż grają. No właśnie, to jest, wydaje mi się, poniekąd kasus polskich produkcji. Dlaczego? Jako oglądałem różne filmy zagraniczne, to te dzieci wydawały mi się takie naturalne, a w tych polskich czy serialach, czy różnych filmach, oczywiście ze szlachetnymi wyjątkami, te dzieci wydawały mi się jakoś takie strasznie sztuczne i tak nagrywające, nadgrywające coś. Dlaczego tak się dzieje? Co Polacy nie potrafią pracować z dziećmi? Oczywiście. Niektórzy potrafią, jak pani Dorota. Ja myślę, że no w Stanach są szkoły, gdzie dzieci po prostu chodzą do tych szkół, czy studia takie teatralne. I to bardzo często są dzieci przeszkolone po prostu. Czyli u państwa Machulskich na przykład była taka grupa, która potem stała się aktorami już zawodowymi, prawda? To był taki moment, że ktoś próbował. Natomiast ja pracować. Mogę mówić o sobie, że ja nie biorę nigdy dzieci z żadnych kółek teatralnych albo dzieci, które już grały w jakichś filmach. Tylko raczej szukam takich, które nigdy nie marzyły nawet o tym, żeby stanąć przed kamerą, bo wydawało im się, że nie zasługują, czy nie potrafią. I to jest taka dzika frajda, jakby patrzenie, nie tyle otwieranie, ile patrzenie, jak dziecko rozkwita. Bo nagle się okazuje, że jest jakoś tam zauważone po pierwsze, po drugie dopieszczone w tym sensie, że się je chwali za coś, ktoś że na umie, patrzy, że jest ktoś na centrum uwagi. I nagle z naprawdę takiego spłoszonego dziecka, które stając przed kamerą na zdjęciach próbnych miało rumieńce na twarzy, nagle rozkwita coś takiego niesamowitego. I to są takie małe zwycięstwa. Parę razy mówiłam, że nawet gdyby się film nie udał, to już samo to, że pracuję z tym i z tym i z tym dzieckiem i widzę, jak ono się właśnie rozwija i jak zaczyna w siebie wierzyć,
to była wielka nagroda dla mnie. Ja myślę, że dla tych dzieci to musiało być też jakoś ważne bardzo. I tak sobie myślę też na przykład o filmach dawnych Janusza Nassvetera, który zapraszał takie dzieci ulicy praktycznie. I one były najwspanialsze po prostu. I też wydaje mi się, że też bardzo jakoś ceniły sobie ten moment bycia w tym jakimś takim zupełnie innym świecie, prawda, który plan filmowy stwarzał. Pani Doroto, zastanawiając się nad Pani twórczością, tematycznie my z Anią widzimy, przynajmniej tak dostrzegliśmy, dużą zbieżność z kinem naszego ulubionego brytyjskiego reżysera Mike'a Lee. Tematyczną zbieżność, tematyczną. Bardziej niż wizualną, prawda, i taką stylową, prawda? Czy zgadza się Pani z tym, że gdzieś macie Państwo gdzieś podobne myślenie, właśnie to empatyczne myślenie o bohaterach wykluczonych? Znaczy, zostawiam Państwu taką możliwość takiego sądu. Natomiast znaczy ja staram się z nikim nie porównywać, bo tak mówię, wydaje mi się, że każdy z nas jest, może gdzieś tam się rzeczywiście stykamy, ale każdy powinien absolutnie przez siebie opowiadać swoje historie. Natomiast być może jestem blisko. Ja bym chciała zobaczyć film o współczesnym dzieciństwie i dorastaniu dzisiaj, w tych czasach z COVID-em, wojną, kryzysem klimatycznym. Jakby Pani widziała te dzieciaki, tych dorastających ludzi? Myślę, że mogło to być naprawdę mocne też. Tak. Te dzieci są bardzo pogubione, biedne, jakby trafiły na naprawdę trudny czas. Szkoła online? Szkoła online, ale widząc na przykład dziś debatę oksfordzką, młodzieży, ale to była pierwsza klasa liceum. Tutaj w Sandomierzu, bo powiedzmy, że tutaj są takie edukacyjne działania również, prawda? Tak, ale to młodzież, która przyjechała z Konina specjalnie, to naprawdę, jeśli trafią na dobrych nauczycieli, na szalonych pasjonatów właśnie, którzy są szczęśliwi, że robią to, co robią, to naprawdę nawet w bardzo trudnych warunkach można dać tym dzieciom bardzo dużo. Pani Doroto, na zakończenie takie banalne dziennikarskie pytanie, ale nas to zawsze za nią interesuje. My jesteśmy fanami kina, fanami i fankami kina, więc oglądamy dużo i chcemy wiedzieć, co Pani ogląda. Czy ogląda Pani na przykład współczesne kino fabularne i co Pani się podoba? Co na Pani zrobiło wrażenie na przykład ostatnio? Muszę powiedzieć, że od paru lat unikam, dlatego półtora roku temu skończyłam zdjęcia do właśnie Snów pełnych dymu. I ponieważ montuję ten film i to trwa bardzo długo i nie jest to montaż najłatwiejszy, to staram się nie oglądać póki co właściwie niczego, żeby mieć taką czystą głowę. Więc póki co nie odpowiem na to pytanie. Ale to jest taka moja stała zasada, że dopiero jak skończę montaż, kończę udźwiękowienie, to rzucam się do kina i wtedy oglądam filmy. To takie ostatnie z ostatnich pytań. Pani Doroto, dlaczego tak rzadko Pani robi filmy? Dlaczego tak rzadko? Dlatego, że trudno jest na moje filmy zdobyć pieniądze. Po prostu. Po prostu, tak. No, teraz rozmawiamy w cyklu Wheel of Cinema Instytucji Finansowej, więc mam nadzieję, że ta rzeczywistość zmieni się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Potrzebna jest nam ta wrażliwość. Też mam nadzieję. Ja trzymam się siebie i staram się robić to, co robiłam zawsze. Bardzo Pani dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Naszą gościnią była reżyserka filmowa Dorota Kędzierzawska. Dziękuję.